Hej, hej, dzień dobry. Ja jestem Magda i bardzo serdecznie witam Was w moim Wiedźmim Lesie. Dzisiaj aktualizacja mojej kolekcji Monster, bo od poprzedniej części minęło sporo, a była tylko jedna, a niektóre gatunki już mają dwie albo trzy. Więc nadszedł czas na monstery. Monstery to jest dla mnie taki rodzaj roślin fajnych, ale jakoś tak nie są w czołówce moich ulubieńców, mimo że kilka konkretnych gatunków wśród nich jest. Natomiast jeżeli pomyślę sobie o monsterach jako o rodzaju, to nie pałam do nich jakąś nadmierną ekscytacją. Bardzo je lubię. Uważam, że fajnie dopełniają niektóre kompozycje roślinne. Natomiast ja mam aktualnie 10 gatunków i miałam 12, dwóch się pozbyłam. Aktualnie mam 10 gatunków, o ile nie zapomniałam może o tym, ale wydaje mi się, że 10 to już jest ta ostateczna liczba. Przed chwilą zapomniałam o Dubi, ale już nie pamiętam. Więc mam teraz 10 i nie zamierzam w ogóle mieć więcej. Nie mam żadnej innej monstery aktualnie na liście chciejstw. Żadnych innych gatunków chcieć nie chcę. Więc myślę, że te 10 sztuk to jest takie zamknięcie mojej kolekcji. I że kolejne aktualizacje to raczej będą aktualizacje wzrostowe niż aktualizacje większej ilości roślin z danego rodzaju. Tak mi się wydaje, że to tak ostatecznie będzie. Natomiast zarzekać się nie chcę, bo wszyscy wiemy, jak w życiu bywa. Jeżeli chodzi o to, w jakich warunkach u mnie rosną monstery, to wszystkie poza jedną rosną w bigosie. W moim charakterystycznym bigosie, dosyć mocno przepuszczalnym, czyli mamy tam chipsy kokosowe, mamy tam korę sosnową bądź piniową, mamy tam perlit bądź pumeks, mamy tam ziemię, z czego ziemia stanowi około 30%, około 70% stanowią, 70-60% stanowią te składniki rozluźniające odrobina węgla aktywnego. Wszystkie, które rosną w bigosie, są w terakocie. Ja terakotę bardzo lubię i jak wiecie, nie jest to podyktowane jakimiś specjalnymi wymaganiami tych roślin, po prostu ja terakotę lubię. Większość monster to są rośliny pnące. W sumie można powiedzieć, że wszystkie, które ja mam tutaj, więc każda z nich, na którą się etapie swojego rozwoju będzie wymagać podpory, nie wszystkie je mają. Natomiast co jest ciekawe, monstery to są rośliny owszem o często zwykłych zielonych liściach, natomiast lubią one światło i nie mówię tutaj o bezpośrednim świetle, możemy rośliny poparzyć, natomiast lubią mieć dostęp do tego światła i jest ono znaczące w ich życiu. Co do podlewania, to jeżeli mamy złe podłoże i źle podlewamy, jeszcze nie daj Bóg nie mamy odpływów w doniczce, to monstery będą miały tendencję do chorób grzybowych czy takich zmian typowych po przelaniu, czyli brązowo-żółtych zmian od zewnątrz do środka wchodzących liścia. Bardzo charakterystyczne jest to właśnie na deliciozach, dlatego że często deliciozy są po prostu kupowane przez osoby, które właśnie dadzą im takie warunki, że rośliny na zewnątrz będą w takich warunkach rosły, czyli ciężka ziemia, doniczka z odpływem bądź bez, bo to też różnie bywa. Palermo na przykład można trzymać bez odpływów, bo one są tylko na jeden sezon. Natomiast jeżeli próbujemy roślinom domowym dać takie warunki, jak dajemy roślinom sezonowym, które na przykład żyją tylko przez kilka miesięcy na zewnątrz, no to ta roślina nie przetrwa. Jeżeli będzie miała za ciężkie podłoże, będzie dostawała za dużo wody, za mało światła, jeszcze nie daj Bóg do tego, będzie stała w jakimś przeciągu, to ona nie przetrwa. Monstery lubią wodę, ale do tego potrzebują odpowiedniego podłoża i odpowiedniego czasu między podlewaniami, czyli trzeba po prostu aż to podłoże przeschnie. Nie możemy ich też jakoś znacząco przestłuszać, bo mogą wtedy zahamować wzrost, jeżeli ich potrzeby bytowe będą jedynie zaspokajane tą ilością wody, którą im dostarczamy, a nie będzie nadmiaru, który umożliwi wypuszczanie nowych liści. I przez nadmiar nie mówię Wam, że macie je przelewać, po prostu podlewać porządnie, co Ci ja mówię na przykładzie tej panny, to wtedy ten wzrost będzie rzeczywiście zachowany. Jeżeli chodzi o nawożenie, to ja nawożę moimi nawozami, tak jak wszystko, co drugie podlewanie. Przeplatam sobie różne nawozy, tak jak Wam już kilka razy to mówiłam. Warto jest zmieniać nawozy, nie podlewać ciągle tym samym, czy dwoma tymi samymi, dlatego że każdy nawóz może zawierać troszeczkę inne formy danego pierwiastka, czy też inne stężenia i w ten sposób będziemy, łatwiej nam będzie uniknąć niedoborów. Natomiast też nie ma co przesadzać, bo możemy przenawozić, to też nie jest dobre dla rośliny, tak samo jak niedobory. Wilgotność, no to różnie. Zależy od gatunku, ale średnio mam około 40-60% wilgotności. Wyjątkiem będzie dubia. Dubia tych procent ma prawie 100. Od 80 do 100%, bo ona sobie stoi w witrynce.
a reszta tak jak Wam powiedziałam. I może zacznę sobie od dwóch gatunków, które będziecie mieli na przebitkach. Dwóch gatunków, które aktualnie są do siebie dosyć podobne. Jedna to jest popularna monstera Monkey Mask, czyli monstera Adansonii. Liście, ładne fenestracje już na wczesnym etapie rozwoju liścia, co nie u wszystkich monster się zdarza. Atrakcyjne w miarę wzrostu te liście potrafią się wydłużać i robić na przykład takie 30-centymetrowe. I dodatkowo takie ostrzeżenie, jak ją postawiłam na wschodnim parapecie, to strasznie wyblakła i zaczęła marnieć, więc tutaj nie szalałabym z ilością światła, jak sobie stoi troszeczkę dalej od światła. Jak sobie stoi troszeczkę dalej od światła, jak teraz mi tutaj wisi, to i tak całkiem dobrze rośnie, co prawda wolniej, ale nie mam problemów z utratą koloru u tej rośliny, więc polecam troszeczkę mniejszą ilość światła niż przy innych monsterach. Drugi gatunek to monstera laniata. Monstera laniata, która u mnie ukorzeniła się, zakorzeniła się, ja ją tak docelowo wsadziłam do mojego akwarium, z którego chciałam zrobić terrarium, a wyszło koniec końców akwarium. Półka, nie wiem co wyszło z tego, bo nie jest to zakryte, więc jakiejś wysokiej wilgotności nie ma, ale są dużo mocniejsze tam światło. I ona tam jest zakorzeniona dołem i wyszła już w płodzenie i się opiera o regał, gdzie tego światła ma mniej, co nie sprawia, że zmniejszają się liście, wręcz przeciwnie, każdy kolejny liść ma lepszą fenestrację i jest większy. Docelowo monster laniaty potrafią mieć naprawdę wielkie rozmiary, być naprawdę piękne. Zobaczymy, co dalej wyjdzie z tej mojej monster laniaty, którą ja mam w swoim akwarium. I to są dwie monstery, których ja ze sobą nie przyniosłam. I może monstery delicjozy zostawimy sobie na sam koniec, a zaczniemy sobie od kolejnej z monster, która jest dosyć specyficzna, a mianowicie monstera subpinata. Bardzo specyficzny kształt liścia. Niektórzy twierdzą, że to jest taka trochę palma. No pierzastość liści zachowana, natomiast sama struktura wzrostu, sam wygląd jest troszeczkę inny od palmy, ale jeżeli ktoś rzeczywiście bardzo chce mieć palmę, a palmy mu nie rosną, to subpinata jak się zrobi gęsta, to może udawać podróbę palmy. Ale po co z niej robić podróbę palmy, skoro może być po prostu monsterą subpinatą. Jest piękna sama w sobie, bardzo dekoracyjna monstera. Ona od razu wypuszczaliście już pierzaste, już porozdzielane. Są one naprawdę piękne. Jedyny jej problem to jest taki, że ona jak jej coś nie podpasuje, to sobie puszcza pędy z tłustymi węzłami. W tym momencie mam taki problem. Ona mi wypuściła trzy ładne liście i kolejny liść, który tutaj miał wyjść, okazał się po prostu wydłużonym pędem. No chyba, że to sobie górą będzie, to pójdzie w liść, a nie zrobi sobie łysy oczko i pójdzie dalej. Zobaczymy. Było zasłonięte trochę przez tą monsterę, bo ona się mocno rozrosła, przez trochę innych roślin. Myślę, że brak wystarczającej ilości światła tutaj spowodował właśnie problem. Więc tutaj, tak jak wspomniałam na początku, monstery może są dosyć zielonymi roślinami, czyli mogłoby się wydawać, że nie potrzebują nie wiadomo tyle tego światła. Tak jak na przykład jest to w przypadku filodendronów. Zielone filodendrony, uważam, według mnie, zielone filodendrony lepiej sobie radzą w troszeczkę ciemniejszych warunkach niż zielone monstery. To jest moja obserwacja, może się z tym nie zgadzam, natomiast u mnie to tak wygląda. I wydaje mi się, że tutaj problemem właśnie z tym, że poszedł tu ten węzełek łysy, jest mniejsza dostęp do światła, ale ja dzisiaj zacznę robić roszady na regałach, jak się wyrobię ze wszystkim, bo już jest dosyć późno. A jeszcze mam sporo rzeczy do ogarnięcia, więc wtedy powinno zostać takie miejsce, gdzie tego światła będzie miała z powrotem tyle, ile miała wcześniej. I miejmy nadzieję, zacznie puszczać z powrotem liście, bo jest to naprawdę piękna monstera. I chciałabym, żeby się zrobiła gęściutka. Kolejną monsterą będzie monstera o kilku nazwach. Z jednej strony bywa nazywana monsterą SPP-u, z drugiej strony bywa nazywana monsterą karsenianą. I z tego co wiem, to bardziej poprawną nazwą jest monstera SPP-u. Natomiast tam wciąż trwają badania na temat tego, czy na pewno jest monstera i tak dalej, więc tutaj ile ludzi tyle opinii, natomiast monstera SPP-u jest tą poprawniejszą nazwą. Jak teraz na nią patrzę, to chyba coś na niej żerowało. Mam nadzieję, że już nie żeruję, bo sobie tak postawiłam wszystkie rośliny koło siebie. Tak by to wyglądało. No, ja już mam... Jak już jest z dwoma roślinami, to w pewnym momencie szkodniki już przestają być... To jest takie... A, tym razem tutaj. A, tym razem to. Już nawet nie stosuję jakoś bardzo chemii, chyba że mam jakiś zmasowany atak albo chcę je ochronić jakoś bardzo. Tylko chodzę i ścieram je albo spłukuję, a potem sobie pryskam jakimiś ekologicznymi środkami, które mają za zadanie. No, przędziarka ma.
które mają za zadanie okleić warstwę. Albo ma przędziorka, albo jest zakurzona, bo one wszystkie są zakurzone, dawno nie miałam liści, więc może być zakurzona, a te zmiany to mogą być stare. Teraz nie wiem, nie chcę bardzo tego dotykać, bo dotykam innych roślin. Wracając, Monstera Peru mam już od dłuższego czasu, ona mi marniała. Ja się koncentrowałam, pocięłam ją i zdałam sobie szczyty, bo tylko kilka. Natomiast odkąd trafiła na wschodni parapet, tutaj w salonie rośnie świetnie, ładnie, gęsto, jak widzicie, ma wielkie koło. Koło było celowo chłopione do choi, ale rozstaw tutaj było za duży rozstaw i potrzebuje wielkiej deniczki, żeby być, więc ta Monstera tutaj po prostu stoi obok choi i ja te choje zaplatam moje koło, nawet wiecie, spinaczką, musiałam ją wyplątać z tego buszu. Natomiast ona sobie stoi właśnie na wschodnim parapecie. Bardzo ładnie wtedy rośnie Monstera SP Peru, ma tendencję do wypuszczania takich gołych pędów i ona tak mi robiła, jak miała ciemniejsze miejsca, natomiast od kiedy sobie stoi tutaj, to ma się świetnie i nie mam z nią najmniejszego problemu, więc polecam Wam ją kupić, tylko dać ją w jaśniejsze miejsce, bo naprawdę pięknie potrafi wyglądać. Ładna faktura liścia. Drugą monsterą w formie młodocianej, bardzo podobną do Monstery Peru, jest Monstera Pinnati Partita. Podobna faktura liścia, tylko to jest liść, który też w łubieniu ma w trochę innym stylu, bo on ma takie bardziej podłużne, natomiast Peru jest taka cała pognieciona. I Monstera Pinnati Partita, jak damy jej podporę, jak dbamy o dobre warunki, ona będzie liście powiększać i będą się robić w nich fenestracje. I to wygląda naprawdę zjawiskowo. Nie wiem, na ile Monstera SP Peru może mieć fenestrację, bo nie szukałam aż tak głęboko w informacjach o niej. To jest też dosyć mało jeszcze poznany gatunek. Natomiast Monstera Pinnati Partita te fenestracje może mieć i można nawet kupić taką z fenestracjami. Tylko no, kosztuje ona odpowiednio więcej niż taka młodociana forma. Ja tym dostałam od Marysi, bardzo się z tego cieszę. No i zobaczymy, ile jej zajmie dojście do takiej formy właśnie z większymi liśćmi i z odporami z fenestracją. Dalej będziemy mieli Monsterę Dubię. Tutaj możecie zobaczyć, to jest Monstera bardzo charakterystyczna. Ona rośnie, tak jak widzicie, na płasko, na potworze. W momencie, kiedy osiągnie dojrzałość, te liście się robią, to już są olbrzymie liście i one już nie rosną płasko przy podporze, tylko sam pęd idzie po podporze. Ogonki liściowe są długie, liść się wydłuża i się robią w nim również delikatne fenestracje, czyli otwory. Tutaj na tej drawnicy mamy więcej roślin, bo tutaj mamy też jakąś rafidoforę. Tutaj mamy choje platyfyle. Na dole mamy kolejną rafidoforę i one sobie tak, tu jeszcze była jakaś poprotka, nie wiem na ile one jeszcze żyje, ale tak sobie razem rosną, jak widzicie, w szklanym pojemniku z mchem i tak naprawdę to jest ich jedyny sukces. To jest moja jedyna monstera, która rośnie sobie bez podłoża ziemnego. Właśnie na takim korkowej desce, z tego co ona była na giełdzie kupiona od Marsi, też dostałam tą deskę. I jak widzicie, tutaj te liście ma już coraz ładniejsze, coraz większe początkowe, jak zaczyna, nie wiem, czy to zobaczycie. Tam były takie malutkie te liście i te się ładnie powiększają. Całkiem fajnie to wygląda. Początkowo ją przywiązywałam tutaj, natomiast teraz ona już sobie ładnie sama. Teraz to i sama się trzyma. Sama jak ta rafidoforka. Polecam. No tylko problematyczne jest to, że trzeba tam pilnować tego, jak ona zrasta i toczy. Jeżeli chodzi o nawożenie, to je nawożę podlewając wodą z nawozami, tak jak do hydroponiki ten mech. I dodatkowo zraszam raz na jakiś czas, raz w miesiącu, powiedzmy, wodą z nawozem tą deseczkę. Dalej mamy moją monsterę Cilte Pecane, która mi już przerasta powoli moją deskę. Spróbuję Wam pokazać. O, widzicie? Mam jeszcze jeden liść i pęd mi wyjdzie poza deskę, więc trzeba będzie ją wtedy ciachnąć. Natomiast to jest, tak jak tutaj widzicie, jeden pęd, tutaj niżej jest drugi. Z tym, że moja monstera Cilte Pecane jest monsterą, która ma dosyć ciemne liście normalnie, ona tego srebra ma dużo więcej, ja mam taką odmianę po prostu, taką kupiłam. Natomiast zostałam od Marysi, mam dwie sadzonki z większą ilością srebra, po prostu muszę je dosadzić tutaj, przebić te deseczki. Myślę, że zrobię to wtedy, kiedy będę musiała odciąć górę. I bo mogłabym ją puścić na ścianę później, ale w niedługim czasie możliwe, że będę tutaj malować, więc wolałabym je później nie odkleić i przyklejać od nowa. Więc póki co ją pewnie tak utnę gdzieś do tej wysokości. Ona sobie później spokojnie do góry podrośnie, ona tutaj się sama trzyma, ja tylko u dołu ją łapałam. Bardzo ładnie korzenie się przyczepiły do tej deski. Ta deska akurat jest niezabezpieczona, bo wtedy mi się nie chciało, ale mam też w dwóch roślinach deski zabezpieczone. Tak jest, nie? W sensie tutaj na dole, w tamtych roślinach są owinięte laśmą izolacyjną, a to jest po prostu niezaimpregnowana, tak na żywca włożona deska w bigos.
To jest roślina, która też z czasem powinna powiększać liście i powinny się na nich pojawiać fenestracje. Ogólnie fenestracje są domeną monster. I tak by było, tylko ona stoi w bardzo ciemnym miejscu, bo ona stoi między drzwiami do sypialni, a drzwiami do łazienki. I to jest jakieś 5-6 metrów od okna południowego w kuchni. I to jest jej jedyne źródło światła. Więc ona stoi naprawdę daleko, mimo wszystko bardzo ładnie rośnie, bardzo ładnie się przyczepia. Myślę, że jak kiedyś zostanie lepsze miejsce, tutaj ten wzrost na długość tych liści będzie zachowany. Ta monstera ma specjalne miejsce w moim serduszku, bo bardzo mi się podoba to, w jaki sposób rośnie. Ogólnie, co zauważyłam, ona w miarę wzrostu zaczyna wydłużać międzywęźle, natomiast jak tutaj widzicie, u mnie ona ma je dosyć krótkie. W momencie, w którym ona się złapie podpory, ona te międzywęźle skraca, nawet jeżeli ma mniejszy dostęp do światła, tak jak ona, te międzywęźle wciąż są krótkie, dlatego że podpora na to pozwala, bo ona wie, że ma dużo siły, bo korzenie ją trzymają. Cudna roślina. Bardzo ją lubię. W tym miejscu się jakoś złapała, bo tu jest przyklejoną taśmą, a tu już jest cała przyklejona. Cudna dziewczyna. No i zostały nam trzy monstery. Trzy monstery deliciozy. Jako pierwszą pokażę może deliciozy, deliciozy. To są dwie sadzonki, to jest jedna z nich, najnowszy liść, a druga jest obok i to jest tak tutaj, o, mamy najnowszy liść, tutaj mamy na razie tylko obcięcia, nie mamy w tym drugim pędzie fenestracji. Ta roślina ma jakieś 2 lata, tyle jest u mnie, ma taką małą sadzoneczką z małymi liśćmi. To nie jest tak, że ona sobie sama tak ładnie tej się trzyma. Nie, ona jakby mogła, to by rosła po prostu jak taki krator, który zawłaszcza wszystko. Ja po prostu lubię mieć te rośliny w miarę ułożone, jak wiecie. I ja, jak widzicie, podwiązuję te liście tutaj. Ciarna, tak mi chodzi po liściu. To rosło oczywiście, czyli to nie jest, ona nie jest zarażona, bo ona nie ma śladów. I też nie ma młodych na niej. Natomiast dorosłych ciarnastek to pewnie obleciał przez okno. I właśnie tak wygląda ostatnia moja walka z roślinami. O, wciornastek, zabiję go. Zmienię tego i będę sobie oglądał. Są tutaj gdzieś młode wciornastki od spodu, od góry. Nie ma młodych wciornastków. Był jakiś pojedynczy dorosły wciornastek, czy nawet były 4 dorosłe wciornastki. Zmiotłam i spokój, ich nie ma. One po prostu wlatują przez okna. Tego jest w cholerę. Ogólnie jak stoicie sobie na zewnątrz, siedzicie miło sobie na balkonie, na tarasie, spacerujecie i nagle czujecie ugryzienie, jakieś takie czarne przecinki na skórze, to często gęsto są wciornaski. Tutaj wam wkleję za zgodą Marysi zdjęcia, z którymi wysłała. Wyszła na 5 minut do ogrodu i już była cała obsiądnięta przez wciornaski. To jest zło wcielone. To wszystko wchodzi do domu. Wszystko, wszystko. Ja ogólnie ja lubię wietrzyć dom, tak bardzo mnie to irytuje. Dlatego im starsza jestem, tym bardziej luźno podchodzę do tej sprawy i mam takie, o, szkodnik, trzeba znieść. Nie ma jakiegoś wielkiego uszkodzenia na roślinie, to nie wchodzę z jakimiś mocniejszymi środkami, bardziej polega to na tym, że zgniatam, przecieram, przepukuję roślinę. To jest monstera deliciosa, czyli klasyczna monstera. Ona z czasem, jak powiększa liście, to pojawia się więcej wcięć i również więcej fenestracji, czyli tych takich dziurek. To są akurat fenestracje pierwszorzędowe, ona potrafi mieć drugorzędowe, czyli dwie się mieszczą w takiej jednej komorze, trzeciorzędowe, chyba nawet 4- i 5-rzędowe widziałam, ale tu u naprawdę olbrzymich, starych okazów, które liście miały z metr szerokości. Natomiast ten liść tutaj, no on już wielkością dobija do tego poprzedniego. Ogólnie ja z nim miałam taki problem, że ona mi bardzo ładnie rosła na jesień, to wypuściła w jesieni, potem stanęła. No i stwierdziłam, że okej, no może kwestia tego, że zima. Chociaż ona stoi tutaj przy południowym oknie balkonowym i w zimie ona ma dużo lepszej jakości światła, bo jest to światło niemal bezpośrednie, w dużo dłuższym momencie ma tego światła więcej, tylko jest dzień świetne, krótsze, też swoje robi, bo to słońce się zniża, mieszkam na parterze, więc to słońce wtedy wpada bezpośrednio do pokoju i stoi przy samym oknie, więc ma naprawdę jasno w drzwiach tak właściwie balkonowych. Więc myślałam, że okej, może to jest kwestia tego i tego, przyjdzie lato, ona zacznie rosnąć, ogarnie się dziewucha. No i słuchajcie, przyszło lato, przyszła wiosna i nic. Przyszło lato i nic. Ostatnio podlewałam rośliny, no i się okazało, że to takie podlewanie, jak podlewałam zimą, po troszeczku nie do końca działa, te rośliny były mocno posuszone,
to znaczy takie lekko pomarszczone, więc zrobiłam im taki dzień mocniejszego podlewania, że podlewała mi tak, że dużo wyciekło ze spodka, jeszcze na jakieś pół godziny, 15 minut, zależy od rośliny. Zostawiałam na blaszce, na której mi to wyciekało, żeby pociągało z powrotem. Z nią natomiast podlałam bardzo obficie i z niej sporo wyciekło i zostawiałam ją na całą noc. Jak przyszłam rano, to woda była cała wypita, terakotowa toniczka już była sucha, więc ona sporo wypiła i 3 dni później wybiły mi oba liście. I okazało się po prostu, że to moje podlewanie zimowe było ok, bo ona tam było dosyć chłodno, więc ani się nie dostała grzyba, ani nie zaczęła odrzucać liści, ani jej nie przelałam, ani nie zmarzła dzięki temu. Ale właśnie miała za mało wody, żeby się zmotywować do wypuszczenia nowego liścia, bo nowy liść to jest większa powierzchnia transpiracji, więc więcej wody będzie uciekać, roślina to musi dobrze wycyrklować. W momencie, kiedy zaczęłam ją podlewać obficie, no to jak widzicie, mamy te liście. Tylko to, jak mówię, nie wpadnijmy w błędne koło, żebyśmy też zaraz nie zaczęli przylewać rośliny, bo może to być spowodowane też innymi rzeczami. I ja tutaj w pierwszej kolejności podejrzewałam, że problemem może być za mała doniczka, bo ona wszystkie korzenie powietrzne, które wypuszcza, ja je wpycham bezpośrednio w doniczkę, nakierowuję, póki one jeszcze są giętkie, żeby ona mi się po prostu wrastała do tej doniczki. I ona ma już naprawdę dużo korzeni w tych doniczkach. Tutaj już chyba z 4 korzenie to ona w ogóle z doniczki wypuściła, że one nagle zaczęły z rogu doniczki rosnąć ku górze. Ja je tutaj właśnie próbuję coś ugnieść. Więc ona i tak tego przesadzenia wymaga, bo to jest roślina, która naprawdę szybko rośnie bramą korzeniową. I też nie możemy co chwilę jej zmieniać tej doniczki, bo ona wtedy w ogóle nam nie zacznie rosnąć w liście, bo rośliny, kiedy zamkniemy je w małej, zamkniętej przestrzeni, mają to do siebie, że one najpierw chcą rozpracować sobie system korzeniowy, dorównać go mniej więcej do objętości doniczki, a dopiero później zaczną nam rosnąć ku górze. Więc musimy tutaj dobrze wyczuć moment, w którym ta doniczka jest za mała, a nie żebyśmy co chwilę przesadzali tam roślinę i marudzimy, że ona w korzeniach przerasta, a liści nie ma, bo ona musi trochę posiedzieć w tej doniczce. Tylko w tym momencie, kiedy ona już większość korzeni wyrzuca mi na zewnątrz, ja dopchałam chyba 7 korzeni jeszcze powietrznych do dołu, to ja wiem, że to już jest po prostu jej moment. Jeżeli nie w tym roku, no to najpóźniejszy moment, myślę, że na jej przesadzenie będzie wiosną 2023. Natomiast myślę, że może jeszcze na jesień się jej postaram wymienić tą ziemię z doniczką, dlatego że ona w zimie bardzo ładnie rośnie w normalnych warunkach, kiedy ją podlewam wystarczająco dużo. No i cóż, o zwykłej deliciozie to by było wszystko. A jeszcze takie małe dodanie. Osoby, które są troszeczkę większymi nowicjuszami, jeżeli chodzi o rośliny, to uprzedzę, że na monsterach zazwyczaj, każda roślina może to robić, ale na monsterze deliciozie zobaczymy to najszybciej. W momencie, kiedy ta monstera jest napita, czyli była niedawno podlana i mamy wysoką wilgotność powietrza w domu, albo jest deszczowy dzień za oknem, mamy uchylone okno, to monstera zaczyna płakać, czyli na końcach liści skrapają się krople wody i kapią na podłogę. I ludzie czasami panikują, natomiast to jest gutacja, to jest jeden ze sposobów, w jaki radzi sobie roślina ze zbyt dużą ilością wody w tkankach. Nie ma się czego bać. Możemy troszeczkę intensywniej powietrzyć okna, żeby nie dopuścili do edemy, czyli do puchlizny wodnej. Jeżeli oczywiście nie pada na zewnątrz, bo bez sensu jest wietrzyć bardziej dom, kiedy tam leje i jest jeszcze wyższa wilgotność niż w naszym domu, bo syrena już płacze. Oczywiście wietrzmy, kiedy chcemy, to nie o to chodzi. Więc jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć na temat samej gospodarki wodnej, czym jest ta gutacja i czym jest edema wodna i jak jej zapobiegać, jak do niej nie dopuścić, jak ją rozpoznać, to ja mam na ten temat nagraną naukową środę pod tytułem Gospodarka wodna roślin i ja ją Wam podlinkuję pod koniec tego filmu. Zawsze lubię o tym filmie mówić przy monsterach, bo właśnie monstery często gutują. Osoby, które zaczynają z roślinami, często kupują monstery i potem się takie rzeczy fajnie obgaduje właśnie w związku z monsterami. Kolejną monsterą deliciozą jest monstera delicioza variegata i tutaj jeszcze nie mamy żadnych fenestracji ani wcięć, dlatego że to jest jeszcze, jak widzicie, dosyć młoda roślina, no to liście ma dosyć małe. Spójrzcie, jakie piękne liście. Ja ją mam od innego listka, to jest ten liść, który dostałam od Sabiny. I ja ją w międzyczasie ucięłam, zagęściłam i mam teraz 2 sadzonki i one z liścia na liść pokazują naprawdę coraz piękniejszą warigację. Jestem bardzo zadowolona z tego, że ona tak ładnie wygląda i oby wyglądała tylko coraz lepiej. U mnie stoi obok supinaty, dlatego też zaczęła ją zacieniać i tutaj się pojawił ten problem, że supinata poszła mi w węzeł zamiast w liść.
Natomiast no, jak widzicie, tutaj też ona zdecydowanie potrzebuje niedługo przesadzenia, dlatego że wcześniej ją podlewałam, to podłoże długo trzymało wodę, a teraz to podłoże bardzo szybko przesycha. Mimo że podlewam ją dosyć mocno, tutaj korzenie też już powoli się przestają mieścić. Ja też tutaj już kilka korzeni powierzchnych skierowałam, tak jak możecie tutaj zobaczyć. Skierowałam ku dołowi tutaj też, tutaj idą dwa kolejne, ale one są dosyć sztywne, więc ja ich na siłę nie będę wyginać, przynajmniej nie tego i nie tego. Ten mogę. I ten delikatnie, im dłuższe będą, tym bardziej będę je przypodginać. Nawet jak się zrobi taki baniaczek, to nic, z tym będzie troszeczkę problem, bo on to już szczela, jest taki jakoś na górę ustawiony. I ja ogólnie odradzam odcinania korzeni powierzchnych, raczej preferuję kierowanie właśnie doniczki do korzeniania rośliny. Co jest istotne, jeżeli chodzi o to, jak postępować z monsterami variegatami, czy to deliciozami, czy anasoni, czy jakimikolwiek innymi. Tutaj może być potrzeba troszeczkę większej ilości światła niż w przypadku zielonych monster. Możemy to zauważyć po tym, że na przykład te białe części zaczynają brązowieć, ale białe części mogą brązowieć również w przypadku za dużej ilości wody, za małej ilości wody i za małej wilgotności powietrza. Więc tutaj trzeba rozważyć wszystkie te opcje, jeżeli chodzi o brązowienie białych części, zamieranie białych części, bo biała część na roślinie to jest pasożyt. Tam nie mamy chlorofilu, nie zachodzi więc fotosynteza, więc te komórki się same nie żywią, tylko ciągną z żywienia komórek zielonych. O variegatach również mam nagraną naukową środę i ten film Wam również podlinkuję pod koniec tego filmu. Jeżeli chodzi o to, jak ona się będzie wybarwiać, moja jest delikatnie wybarwiona, to jest kwestia genów w zdecydowanej większości. Warunkami możemy troszeczkę podkręcić wariegację, natomiast to jest w zdecydowanej większości kwestia genów. Im bardziej wybarwiająca się matka, tym bardziej wybarwione będzie potomstwo. Kwestia też tego, gdzie pójdzie stożem wzrostu, ale o takich niuansach, jak i o tym, jaki matecznik wybrać, żeby mieć piękną monsterę, to opowiadam właśnie w tym filmie o wariegacji. Nie będę się tutaj drugi raz nad tym rozwodzić, tylko zaznaczam, że tutaj istotne bardziej są geny. I to jest wariegacja, która nie jest wariegacją stabilną, czyli ona może pójść w regresję, wtedy tniemy pod ostatnim wybarwionym liściem. Nad ostatnim wybarwionym się tak właściwie i liczymy na to, że nowy stożek wzrostu pójdzie po tej stronie, po której mamy komórki chimery. I ostatnią z monster jest jedna z monster, którą mam najdłużej, chociaż nie wygląda, bo aktualnie to są, jak widzicie, trzy liście, ale ona już była trzykrotnie cięta i ja zawsze sobie robię to, że tnę ją przed początkiem tego sezonu, w którym jest największy wzrost dla monster. Dlaczego to robię? Nie mam zielonego pojęcia, natomiast to jest monstera Thai Constellation, to jest monstera variegata, również deliciosa, która jest monsterą, która nie występuje na wolności, jest to klon, gatunek stworzony bezpośrednio w laboratorium, variegacja ma stałą, więc jeżeli sobie kupimy monsterę tej Constellation, to ona na pewno nam nie zzielenieje. Kwestia tego, z jakimi genami. Są takie, które się ładniej wybarwiają, są takie, które się mniej wybarwiają. Sama nazwa ma się odnosić do charakterystycznego ciapatego wybarwienia na liściach, które mają przypominać konstelację gwiezdną nad Tajlandią. I to jak widzicie, bardzo ładna monstera, najnowszy jest wścięciem. Ona cięta była jakoś 2 miesiące temu, system korzeniowy się już ładnie rozbudował, tutaj wcześniej był tylko jeden korzeń, natomiast teraz tutaj już to wygląda o wiele lepiej. Mój sukces to jest moje trzecie cięcie i pierwsze, podczas którego mój szyb, który sobie zostawiam, nie postanowił odwrócić korzenia po tym, jak go odcięłam od dołu. Bo dwa poprzednie razy mój szczyt doły znosił sobie świetnie, sobie rosły dalej, natomiast szczyt odrzucały nowe korzenie i musiałam je ukorzeniać od nowa w mchu. Więc tym razem tak się nie stało. Tutaj mamy roślinę, pierwszy liść z wcięciem. On był tutaj złączony, tak czasami bywa. Natomiast on się roztargał i tak się krzywił ten liść, tak się zdarza. Bardzo ładna roślina, dekoracyjna. Teraz sceny chyba zaczyna już powoli schodzić, bo ona się dosyć długo trzymała, jak na monstery. Naprawdę długo się trzymała z wysoką ceną. Myślę, że to jest kwestia tego, że ta monstera rośnie ciasno i cięcie też nie jest takie łatwe, bo te międzywieźla są gęste. Ciasne właśnie i ciężko tam wejść z sekatorem. Może mieć tendencję do odrzucania korzeni, do zagniewania korzeni, nawet jak wszystko jest w porządku. I myślę, że to były główne powody, dla których jej cena się długo utrzymywała wysoko, dlatego że był problem, mimo tego, że dużo osób je miało, niewiele osób chciało ją ciąć i miało później na tyle zdrowe i ładne sadzonki, żeby je dalej sprzedawać. Więc to mogło być problematyczne, że ta cena się dalej utrzymuje. Bo na przykład monstera anasoni variegata, czyli ten manki variegata, jeszcze no 2 lata temu liść potrafił chodzić po 8-10 tysięcy, nawet więcej. Aktualnie to jest kwestia 200 zł, czasami mniej, czasami więcej. Więc widać, że ta roślina ładnie rośnie i łatwo się tnie. Jeżeli chodzi o moją kolekcję monster,
Boże, jak ja się nagadałam, więcej niż przy syngoniach. Zobaczymy po obróbce, ile tego wyjdzie. Jeżeli chodzi o moją kolekcję Monster, to by było wszystko. Ja z mojej strony Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy film. Dajcie znać, jak liczne są Wasze kolekcje Monster i co jest teraz na Waszych listach chciejstw i jak, w jakich warunkach Wy je utrzymujecie i jak Wam rosną, jakie warunki dla nich polecacie, dlatego że no, jeżeli się pojawi ktoś, kto będzie chciał skorzystać i po prostu znaleźć dla siebie odpowiednie warunki, niekoniecznie muszą pasować te warunki, które ja przedstawiłam, jeżeli chodzi o bigos, terakoty itd., itd. Więc im więcej osób napisze w komentarzach, w jakich warunkach sami utrzymujecie te monstery, tym większa szansa, że ktoś tutaj przybędzie szukając podpowiedzi i ją znajdzie. Z mojej strony to było wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa!